13 października już po raz drugi obchodziliśmy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Właśnie z tej okazji 12 października na warszawskim Bemowie Stołeczna Drogówka zorganizowała wespół z Automobil Klubem Polskim festyn poświęcony bezpieczeństwu ruchu drogowego. Festyn miał za zadanie bawiąc uczyć, zatem ci, którzy przybyli, mieli możliwość przeżycia testu zderzeniowego, obejrzenia najnowszych pościgowych motocykli policji, czy posłuchania koncertu zespołu Leszcze. Wprawdzie najmłodsi zmotoryzowani uczestnicy mogli trochę narzekać, ale głównie edukacja była motywem przewodnim pikniku. Ci trochę starsi mogli już zdać na kartę rowerową i motorowerową, czy wziąć udział w konkursach rysunkowych oraz wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Jednak najbardziej swoją obecność zaznaczyli motocykliści, których na festynie było najwięcej. Taka krótka definicja bezpieczeństwa ruchu, to znaczy ma się zgadzać ilość wyjazdów z ilościami wjazdów do garażu. Mogli oni wziąć udział w szkoleniach zorganizowanych wspólnie przez promotor i policję. Na płycie lotniska spotkaliśmy również Jacka Bujańskiego, który przyłączył się do akcji z ramienia quadów. Większość producentów dopuszcza quady do ruchu. Quady te posiadają homologację, co umożliwia rejestrację pojazdów i pojazdy te znajdują się na drodze publicznej. Z kolei sprzedawanie takiego pojazdu i pierwszy kontakt takiego pojazdu na drodze publicznej może się okazać dla kogoś dość niebezpieczny ze względu na specyficzną budowę quadu, ponieważ te quady, wszystkie, które poruszają się i są zbudowane jako pojazdy terenowe, nie posiadają z tyłu w napędzie mechanizmu różnicowego. Prawdziwy show na kołach przygotował Marcin Grochowski, prezentując zaskakujący popis jazdy ekstremalnej nową Yamahą YFZ450R. To, co ja tutaj pokazałem, to była typowo jazda ekstremalna, prawda, na pograniczu tego bezpieczeństwa, czego nie radzę robić osobom początkującym, które kupują sobie taki sprzęt. Należy niestety pojeździć dłużej, wyczuć, a jeżdżę 7 lat, 5 lat startuję w zawodach, także mam ten sprzęt opanowany, wiem, jak on reaguje na pewne moje zachowania podczas jazdy. Ja ogólnie nie jeżdżę w ruchu miejskim quadem, dlatego że poruszam się quadami sportowymi, które są przystosowane do jazdy po torach zamkniętych, po prostu ścigam się na torach specjalnie do tego przygotowanych. Jak widać po frekwencji, są grupy użytkowników dróg, którym bezpieczeństwo nie jest obojętne. Dariusz Morowicz, Ścigacz.pl.